Wojciech Młynarski na wszystkie czasy. Prawdziwy Polak. Drogie panie i panowie bardzo mili, posłuchajcie kupleciku, jeśli wola. Otóż, jak mi się wydaje, coraz częściej w naszym kraju krzyczy i zabiera głos prawdziwy Polak. Gdy tak krzyczy i podkreśla, że prawdziwy, ja w tej sprawie mam z nim pogląd jednobrzmiący. Polak musi być prawdziwy, a nie jakiś robaczywy, niejadalny, jadowity czy trujący. Inna sprawa, po czym poznać, że prawdziwy, tu idea piękna nam się gmatwa, więc rodacy, hej rodacy, trzeba zabrać się do pracy i należy szybko wydać jakiś atlas. I w atlasie wyrysować z detalami, który Polak jest prawdziwy, kto fałszywy, żeby jasność miał odbiorca. A jeżeli trzeba wzorca, to polecam mały atlas polskich grzybów.